puka do domu. Ty. A gdzie jest wyjście? Gdzie jest wyjście? Ktoś do mnie puka. Puk, puk. Halo, jest tu ktoś? Zadzwonię sobie jeszcze. Halo, nikogo chyba nie ma. Sprawdzę przez okno. Ben? Czy to ty? Jest. Tak, to ja. Pokaż mi swój dom. Muszę się rozgościć tu na górze. O, to widzę pokój twoich rodziców. O, to chyba twój pokój, co? O, i komputer. Sprawdzę twoje wiadomości. Widzę, że filmy oglądasz. O, nawet masz pracę, jesteś taksówkarzem. Zgadza się, Ben. Ja przyniosę coś do picia albo do jedzenia. O, ja nie mogę, w końcu poznam Bena. Mam jabłuszko, tutaj jeszcze banan. A muszę coś przygotować do jedzenia dla Bena, przecież nie może tak głodno siedzieć. To są chyba pralki, szczerze. O, to, odkurzać. Muszę chwilę jeszcze poodkurzać, Ben. Tutaj tą chałupę. Zobaczę, co na dworzu. O nie, ej, ja się boję tego Bena. Boję się, co on ze mną zrobi. Przecież no, ja z Benem nie wytrzymam zbyt długo chyba. Zapalę to ognisko. Bo w sumie jest trochę zimno. Zjem jeszcze tutaj. Ben, może chcesz grilla? Jest. No pewnie, czy chcę grilla. Okej. Wchodzę na dwór. Dobra, Ben, przygotowałem dla ciebie grilla, tylko nie wchodź w ognisko. Proszę, masz tu... No, nie, już się Ben pali jakby, ja se odpocznę i poleżakuję na tym, przed grillem. Poleżakuję se przed grillem, po prostu. Ach. Dobra. Hej, pokażę ci coś. Dobra, Ben, chodź za mną. Idę. Idziesz? Tak, idę. Dobra, pokażę ci coś, chodź. To jest mój dom. Seria? Tak. Chodź. Kurde, zamknięty. Proszę mi otworzyć. Kurczę, zapomniałem kluczyków. Hej, zbudować ci taki dom? No pewnie, Ben. To... Chodź, zbuduję ci. Proszę bardzo, oto twój wymarzony domek. Zapraszam. Chcę ci bardzo ważną rzecz pokazać. A jaką? Rzecz jasna, chodź za mną. To jest twoja piwnica. A tak naprawdę to mój dom. Powiedzmy. I tu jest za tymi książkami ukryte gdzieś sekretne przejście. Wiesz? A co trzeba zrobić, żeby je zdobyć? Musisz nacisnąć je na jakąś książkę. Może ono wtedy się otworzy? Lub przejść przez niego? Zobacz, zapalmy się ze światło. Ja zupełnie zapomniałem, gdzie ta książka może być, ale zaraz jak ją znajdę, to ci powiem, gdzie ona jest. Gdzieś tutaj powinna być. Wezmę się książkę do czytania. Okej. Ja zapomniałem, gdzie ta książka, ale mogę ci zaproponować coś. Co? Usiądź na krześle.
Dobra. Okej. Już usiadłem. I co teraz, Ben? A masz. Ała. Haha, pobiłem cię. Dobra. Teraz związałem cię i szybko idę na górę. Dobra, muszę uciekać, bo policja zaraz tu przybędzie. O! Tak! A, lubię czołgi, lubię. Ale nie pora na granie, teraz muszę z tym zwiewać, bo policja zaraz tu przybędzie. Idę się ukryć na balkon. O, drzwi zamknięte, kurde. Dobra, to idę w ogóle na dwór. O kurczę, też drzwi zamknięte, no zamknął drzwi. O, potem budowałem ten dom. Tetris. Co tu mamy? Mario. Nie wiem co to. Kurczę. Dobra. O, idę tutaj. Może mnie tu policja nie znajdzie. Wszystkie jednostki specjalne. Poszukiwany gdzieś nam zniknął. Idziemy do poszukiwanego. Policjo. Musimy rozwiązać niejakiego pana. Tutaj jest gdzieś. Dzień dobry, czy pan został przykuty? Tak, proszę mi pomóc, panie policjo. I złapać podejrzanego Bena. Dobra, nie martw się tym. Zaraz to wszystko rozplanujemy, całą akcję. Dobra. Dziękuję bardzo, że pan policjant mnie uwolnił. Musimy teraz tę akcję tylko rozplanować, jak złapać podejrzanego Bena. Dobrze, a wie pan, gdzie mógł się zadzieć ten podejrzany? Podobno ma pan dom zamknięty, to prawda? Tak. Jak tak, to proszę bardzo. Na pewno podejrzany gdzieś jest w tym domu. Musimy rozplanować całą akcję i złapać pana podejrzanego Bena. Dobra, gdzieś tu na pewno jest. Dobrze, nie widzą mnie, na szczęście. Ukryję się jeszcze bardziej. Mam nadzieję, że pan policjant mnie nie złapie z tym swoim ludkiem. Uwolnił go. No nie, kurczę, muszę jakoś uciec, ale dom mają zamknięty. Nie wiem, kurde, jak. Cały dom przeszukany, nie ma nigdzie podejrzanego. Chyba, że tu gdzieś jest, pod prysznicem, nie. Może z góry jakoś spojrzę. Nie ma niestety go, panie. Podejrzany gdzieś musiał zniknąć. Bo widać, że tu nikogo nie ma. Hej, zaraz! Czy tam stoi podejrzany? O kurde, chyba mnie znaleźli. Ha! Podejrzany! Złapaliśmy pana, panie Benie! Pan już... musiałem uwolnić przez pana 25 tysięcy ludzi, dlatego że pan ciągle przykuwał ich w kajdanki lub jakieś sznurki i zostawił w piwnicy, dokładnie w takim samym domu. To już mam większość z tych kryjówek, panie. I tak bym pana znalazł, i tak, jakby pan wyszedł z domu. Chociaż w dłuższym czasie, ale bym pana znalazł. Dobra. Dobra, złapaliście już mnie. Tak naprawdę byłem tatą tego mojego synka, którego uwięziłem. Przepraszam was. Robiłem to tylko dla pieniędzy. Bo wtedy zdobywam kasiorę. Pokazać wam, ile już zdobyłem? Tak, właśnie tyle. Mam tu. Mogę wam kilka dać, jeśli chcecie. Porozrzucam wam kasiorkę. Niech spada. I tą też może. I niestety, ale ja napadłem na bank. I też zyskałem troszeczkę kasiory. I przez udawanie Bena, złoczyńcę, mogę trafić do więzienia. Dajcie mnie do więzienia, proszę. Dziękuję bardzo. Wiu, wiu. Jedziemy do więzienia. Zawieźć pana. O, chyba źle skręciłem. No oczywiście, że źle. No ktoś do mnie wsiadł, no. Wiu, 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 wiu. Kurczę, ja się już zgubiłem, nie wiem, gdzie komisariat policji jest, no. Tu jest szpital.
Nie wiem. No nie, ja jestem w celi. No nie. Dobra. Przynajmniej muszę się cieszyć. Proszę pana. Tak? Rok w celi. Nie! Za 25 tysięcy ukaranych dzieci. A, jeszcze własnego syna. Wstyd pan, wstyd. A, dobra. Muszę za wszystko przeprosić syna. O, nie. Rok w celi. 5 lat. Nie. 8 lat. Nie. 14 lat. Dobra. Dobra. 14 lat w celi. Jeszcze gorzej. Dobra. O ja. O. Ja tu chyba się powieszę.